Hej, Jessie, mam nowa wszystkim ludzie. Z tej strony Jack. Sorry, chciałem się zrobić, ale użyła mi ta muzyka, naprawdę. No, świetna. I to jest właśnie to, co kurde mówiłem na końcu odcinka z Days of Bones 2, ale nie. I to nie jest żadna zbrodnia w tym, nie jest to nic. Oprócz Jacka, to jest po prostu ten ogarnianie jakiegoś studia. Ale uprzedziłem się, już to mam wylane. O kurde, jak rusza myszką, to ci się bujają. Ej, ale fajny bajer. Super. Rebel Reveal? Co to jest? Jakby, że już poznali podstawy gry. Wiesz, bo to czterech policjantów ze sobą zostają talentem umiejętności. Waszym zdaniem będzie przydać, jakby uczenie starszych i skończyć panem niebędzielów. Walk chcecie wykazać, że nie mnoży wszelkie dodatkowe poziomy, by się przydać na przodowanie w terenie. A tak jak wszelkie zdobywa wstrzymania, prawda? Ale nie, jak chcę z to... 31 października 1994. Czyli tak, mamy chyba 5 lat później. Napad na bank. 10 uzbrojonych bandytów wkroczyło do głównego biura banku Azam i synowie. Zażądali dostępu do skarbca. Wygląda jednak na to, że ich głównym celem nie były pieniądze, ale pokazanie wszystkim, co się dzieje z ludźmi, którzy nie chcą współpracować. Właściciel banku, Daniel Azam, to jedyny poważny przedsiębiorca w dzielnicy, który odmówił pochylenia czoła przed Wiktorem Zujewem, tajemniczym bossem, który w ciągu ostatnich kilku miesięcy przejął kontrolę nad Ripton. Zujew posiada całkowitą władzę w mieście, kontroluje nie tylko biznesmenów, ale także miejscowych oficjeli, a nawet siły porządkowe. Azam nie może liczyć na policję, że policja ocali jego bank, gdyż jest ona na garnuszku Zujewa. Na szczęście my nie jesteśmy do końca policją. Okej. Livet, Allardyce, Bone, Szwec. Mamy snipera. Policjant może sobie wykonać dwie akcje: naturę, podejść do jedną akcję. Okej, czyli to samo co podczas pierwszej misji. Understood. Właśnie w Cyprus 2. Czy naprawdę... Boże, czemu nie mogę dalej go wysłać? To jest głupie. Boże... Czy... Jezu, jak ja w wódce mogłem też tak to zmieniać, to szło... To mnie coś popierdoli, nie? Dobra, mamy dwóch typa. No way. Aha! Okej, okay, dobra. Will do. What do we have here? Proszę, jak się zmieniło, kurde, otwieranie okien. O, tu ma kamizelkę chyba, z tego co widziałem. Ukryj się za stołem. Przestępcy nie widzą ukrytych policjantów. Jeżeli sprawca zauważy jakoś podejrzanego, zaniepokoi się, będzie to wyjątkowo uważne. Może spróbować się przed nim ukryć, lecz jeśli ktoś, kto jest już podejrzliwy, zauważy, natychmiast podniesie alarm. Okej. Okay. Uderz przestępcę pałką w głowę, bo ukryj go na dwie tury. W takich sytuacjach równie dobrze spisze się nóż, o ile chcesz mieć trupa na sumieniu. Roger. Okay. Funkcjonariusz może wyskoczyć na przestępcę i trzymać go na muszce przez jedną turę. I czemu tak w jedynce nie mogło być? Stać. Na każdej przestępcy podniesie rąk do góry, skuteczniejsze na krótkich dystansach oraz dopóki nikt nie podniósł alarmu. Okej. Okay. I na dwie tury gościu jestem. Nieruchomiony. Pełna osłania zasłania. I byliśmy w stanie zrobić większe, że uda mu się podniósł ręce. Muszę? Naprawdę? Przecież to się nie uda. Chyba muszę, no gra mi wręcz każe. Okej, 50 na 50 i się udało. Okej, aresztuj. Ja nie czytam tego, bo to jest pewnie jedna to samo, co było właśnie w jedynce. No Boże, w jedynce, w dwójce. Okej.
idzie naprzód. A czemu ten gość zniknął? Zbliż się. I co? O, teraz. Teraz mogę w taki sposób też aresztować. Ciekawe. Dwójce z policji nie mogą w taki sposób gościa zaaresztować. Musiał być bezpośrednio obok niego. Co jest dziwne, mogą go tak grzmotnąć, wiecie, mogą go grzmotnąć pałką na skos, ale aresztować już nie. Tyle dziwne, nie? Okay. Do drzwi. Done and done. Understood. Something interesting here. Affirmative. Partnerzy muszą się wspierać, że jeśli policjant przemieszcza się w miejsce, gdzie zauważyłby go przestępca, inny funkcjonariusz w pobliżu ostrzeże go o niebezpieczeństwie. Dlatego warto jest trzymać się razem. Każdy policjant może ostrzec innego o niebezpieczeństwie tylko raz na turę. Symbol krótkofalówki, widoczny na zdjęciu funkcjonariusza, oznacza, że jeszcze nie skorzystał on z tej zdolności w danej turze. Symbol oka pod stopami policjanta oznacza, że pilnuje go któryś z jego partnerów i w razie niebezpieczeństwa ostrzeże go. Koleżeńskie ostrzeżenie. Dobra, czekamy w takim razie. Otwórz drzwi. Stań za przestępcą. Niby za, ale... Za regałem w sumie bardziej stoję. Czy przed. No tak bezpośrednio, za nią. Ukryj się za regałami. Strzelec tazera, okej. Okay. Znamy. Wchodzę, mam wizję na środka. Resztujemy. Zwrócisz się do stołu. Czekaj, co to było? Czasem będziesz natykać się na notatki. Niektóre dostarczą ci informacji kluczowych dla ukończenia misji. Inne z kolei mogą podsunąć ci pewne pomysły. Robi, moja cierpliwość się kończy. Te przeklęte drzwi nie chcą się otworzyć. Dzwoniłem po ślusarza już trzeci raz. Obiecał, że wpadnie, ale oczywiście tego nie zrobił. Zdaje się, że odkąd szef kazał dupkom zajewa spieprzać, staliśmy się jakimiś wyrzutkami. Nikt tu nawet nie dowozi pizzy. Wuj Red dał mi zestaw wytrychów. Powiedział, że leżały w garażu od czasów jego burzliwej młodości. To jest od zakończenia jego złodziejskiej kariery. Ale jak gówno się znam na wytrychach, może tobie się poszczęści. Okay, czyli mamy namiary na tego. Mamy namiary na wytrychy. Roger. Understood. Okej. Dobra, ten trochę ogarnął. Czekaj. Zamknięte drewniane drzwi można wyważyć, ale nie zwróci to uwagę wszystkich przestępców, którzy znajdą się w pobliżu. Możesz też spróbować otworzyć zamek. Jeden zestaw wytrychów wystarczy na jedne drzwi. Okej. Okay. Mnie naprawdę nie widzi? Oh, come on! Ale tak ma być? Chyba tak. Dobra, poszła kamizelka, czy tam Kevlar. Nieważne. Zastrzał przestępcę. Dobrze, że policjant miał na sobie Kevlar. Zanim padnie, jest w stanie przyjąć kilka strzałów. Teraz funkcjonariusz może pojedzieć ogniem. Ceny zależy od tego, jak blisko celu się znajdujesz, jak dobrze strzelasz oraz czy przeciwnik znajduje się na twardej przestrzeni. Okej. Okay. Muszę do niego strzelić, w łeb. No i to się udało, na szczęście. Tego też. Strzelaniny to ostateczność. Odgłosy wystrzału spadną ci, ściągną ci na głowę wrogów, którzy znajdują się w pobliżu. Roger. Tym razem ci się poszczęściło, ale nie oczekuj, że twoi funkcjonariusze zawsze będą trafiać w cel. Obserwuj wskaźnik celności i uwzględnij szanse na trafienie. No.
wiadomo. Czekaj, rozejrzysz po pokoju. Twój snajper to nie tylko bezwzględny zabójca, jest także zwiadowcą, który może natychmiast ocenić sytuację z każdym pomieszczeniem z oknami. Konrad Old Spice. Poznali przestępcy są w skarbcu, zapewne mają też zakładników. Rannego. Proszę, tego nie było w poprzedniej części. Każdy policjant może zabrać na akcję zestaw pierwszej pomocy. Mała apteczka sprawdzi się w przypadku obrażenia rąk i nóg. Pozwoli także powstrzymać krwawienia z niemal każdej rany. Duża apteczka poradzi sobie ze wszystkimi, oprócz kulki w głowie. No wiadomo. Dobra. Użyj super apteczki. Kurde, wstawaj, typie. Ty, ja myślałem, kurde, że to jest ten. Ja myślałem, że to jest z tego. Że to było do Tazera. Licznik, a to była apteczka. Dobra, czekaj, co to jest? Nie każdy zakładnik będzie w stanie pobiec. Niektórych trzeba będzie przejść do punktu ewakuacji. Ocena zakładnika. Kolejna notka. Zamkniętych metalowych drzwi nie można wyważyć, nie można też otworzyć ich zamka. Aby je otworzyć, trzeba znać kod. Cindy, plotki okazały się prawdziwe. Odkąd tylko popsuła się klimatyzacja, Andy siedzi w swoim biurze bez koszulki, kiedy nie ma klientów. Możesz spróbować go zaskoczyć, kod do biura to 4 jedynki, tylko nie wygadaj się, że wiesz to ode mnie. Powodzenia. Okej. Okej, więc Sniper jest raz na 3 tury dostępny. You bet. Co? Nie! Nie to się miało stać. Done and done. Understood. You bet. Tu. Otwórz. O, proszę, je muszę sam wprowadzić. To działa? Nie, czy muszę tak klikać? Dobra. 4 jedynki. Okej. Okay. Aha, tu. Zakończ turę. Jezu, naprawdę musiałem to zakończyć sam? Czemu to się sam... Nie, czy może sam? Sam w sensie, czemu to musiałem, wiecie, kliknąć jakby, czemu to się samo nie przełączyło. Dobra, ustaw się z tej strony. Zobacz, mamy dwóch zakładników i dwóch typa. Done and done. Tur, to jest rekord jak na razie. To w ogóle. Nawet w poprzedniej, nawet Decentable Ease 2 nie miałem tylu tur, jeśli chodzi o takie akcje. Dobra, czy Sniper by tu zdołał strzelić? Brak okien. Czyli tutaj niestety Sniper mi nie pomoże. Dobra, czy ten byłby w stanie dojść na tyle? No tak średnio. Niestety. Czy ma granat albo coś? Wymiana przedmiotu z innym policjantem. Nie. Dobra, strzelaj albo... Dobra, to na cicho, więc teraz to się nie sprawdzi. Dobra, trudno. Strzelaj w klatę. Teraz ten pewnie dostanie kulkę, co nie? Błagam, powiedzcie mi, że to jest uskryptowane, przecież nie ma bata, żeby go się spudłował z takiej odległości. No i pałą w ryj w takim razie. Understood. Tu uwolnię zakładnika. Will do. Okay. Się przesuń. Pewnie wystarczyłoby po prostu, wiecie, typa zaaresztować, żeby to zakończyć, ale to jest tutorial, więc tutaj to nie jest aż tak istotne, co zrobię. Już szkoda, że 16 minut minęło, nie?
Kiedy? To jest dobre pytanie. To jest tylko tutorial. No. O, proszę, ja go muszę zastrzelić w ogóle. Ciekawe. Dobra, o! A nie, Jezus, to nie był ten gościu po prostu. No dobra, mamy go. Zwycięstwo. Daj mi napad na bank, by wszyscy funkcjonariusze wyszli. Czekajcie, tak sobie sprawdzę. By wszyscy funkcjonariusze wyszli z akcji bez szwanku. Okej. Okay. Znów grę w takim razie. 13, teraz rozumiem, że minut. Zrażone kosztowności 1 na 1. Co ja znalazłem? Martwych, 4 aresztowanych. Dobra, kontynuuj. No tego się chyba nie dało, mi się wydaje, zepsuć. Chociaż udziwało 50% graczy tylko... Tylko ten... Tylko tam miało. Dobra. Polowanie na Zujewa. O Zujewie niewiele wiadomo. Podobno mieszkał w ZSRR i po upadku tego kraju zajmował się przez pewien czas wymuszeniami. Popadł w konflikt z członkiem KGB i był zmuszony do ucieczki. To wszystko tylko plotki, ale wiemy jedno. Ma talent do perswazji i zastraszania. Politycy, sędziowie, policjanci, przestępcy, księża, nawet lekarze. Cała elita Lipton jest mu lojalna. Nikt nie odważył się sprzeciwić. Zujew przeprowadza swoje operacje za pośrednictwem pomagierów i pośredników. Nikt dokładnie nie wie, jak wygląda i gdzie mieszka. Dotarcie do Zujewa nie będzie łatwym zadaniem, ale Lipton nie będzie bezpieczne, dopóki nie znajdzie się za kratkami. Jesteśmy niewielką grupą zbuntowanych policjantów, którzy nie chcieli pracować dla przestępcy. O! Nie chcieli pracować dla przestępcy, więc w ramach sprzeciwu zrezygnowali ze służby i zeszli do podziemia. Zamiast na posterunku spotykamy się w starej chacie w środku lasu. Zamiast wozów patrolowych mamy starą ciężarówkę Firicoli. Zamiast obiadu w stołówce jemy na wpół zgniłe jabłka. Zamiast broni ze zbrojowni mamy zardzewiałe rewolwery i garść pocisków. Ale nadal z dumą nosimy nasze mundury. Może żyjemy poza prawem, ale tylko my go obecnie strzeżemy. Proszę, proszę! Czyli to są ludzie, którzy normalnie pracowali z Jackiem! Tylko rozumiem... Dowiedzieli się, kim Jack jest i dlatego się... stąd właśnie tytuł Rebel Cops, że zbuntowani gliniarze. Zapasy buntowników są zazwyczaj mizerne, dlatego pamiętam, aby przed każdą misją odwiedzić sprzedawcę. Środki operacyjne. Walka z Imperium Przestępczym jest kosztowna. Mieszkańcy Lipton zrzucili się więc, aby zapewnić wam skromne środki. Pieniądze pomogą wam w rozkręceniu działalności, ale należą do biednych i powinny wkrótce zostać im zwrócone. Okej. Szacun na dzielni pokazuje ogólny stosunek mieszkańców Lipton do ciebie. Nie będą zadowoleni, jeśli będziesz ignorować ich problemy lub jeśli w trakcie twoich działań będą ginąć niewinni ludzie. Nie lekceważ tego wskaźnika. Wpływa on na nastrój jedynego człowieka, który ma odwagę robić z tobą interesy, ale też na inne rzeczy. Okej, mam 1275. Mogę kupić pistolet za 500. Samopowtarzalny 9-strzał pistolet, celniejszy i bardziej niezawodny niż rewolwer. Rewolwer właśnie na 6 pocisków. Mogę kupić hełm, kevlar, granat błyskowy, taser, tłumik jednorazowy. Ulega zniszczeniu po 7 strzałach. Zajebista rzecz. Amunicja do rewolweru, amunicja do pistoletu. No to się na pewno może przydać. Kiedy kupujesz i sprzedajesz przedmioty, możesz zaznaczyć ich kilka na raz, zanim dokonasz zakupu. I ja się pytam, czemu tej opcji nie było w Disdebolizowane? Dobra, jeden na ta na pewno się przyda. Chociaż w sumie przydałoby się bardziej po jednym dla każdego. To też apteczka, jedna, nóż po prostu. Pałki mają chyba wszyscy, ale dobra, weźmy na wszelki. Tłumik, taser, kurde, nie wiem co mają, a co nie. Dobra, kevlar, no na kevlar już nie będzie mnie stać. Torby ze sprzętem. Zwiększają pewność ekwipunku z 3 do 6. U, też dobre. Będzie mnie stać. Brakuje, czyli musiałbym z czegoś zrezygnować. Dobra, to weźmy pałkę. Okej. Okay. Pojadę w takim razie. Zwiększ ekwipunek. Spoko. Dobra, póki co mamy minus 1 reputacji, ale to się da zawsze zmienić. Szwec. Wczoraj ludzie Wiktora Zujewa przyszli do mnie do domu i oświadczyli, że potrzebują moich usług. Oczywiście powiedziałem im, że właśnie wyszedłem ze szpitala, ale wyciągnęli mnie z domu i uświadomili bardzo dobitnie,
że sam ich szef mnie potrzebuje. Podobno Zujew zawsze chciał się nauczyć strzelać z karabinu snajperskiego i słyszał, że jestem najlepszy w mieście. Nie wiem, jak mam teraz strzelać. Te jego zbiry nieźle obiły mi palce, ale wiem jedno. Odchodzę! Mam rodzinę. Jeśli Zujew dowie się, że z wami współpracowałem, odegra się na nim. Ale bądźmy szczerzy, nie mamy szans, a moje dzieci muszą jeść. Okej, no to długo tego snajpera nie miałem niestety. Okej, mamy całą mapkę Ripton. Ciekawe. I co, tak rozumiem, będzie od punktu do punktu? Co mamy tu? A, to jest ten sprzedawca, dobra. Coś i coś. Tutaj normalnie opcje. Włącz nieograniczone zapisy. Dobra, no, na razie nie potrzebuję. Okej, 22 minuty, to możemy jeszcze rozegrać jeden dzień. Dworzec. Ponoć Dominik Idowa, szef ochrony biznesmena Zacharego Ginsburga, jest w pociągu przejeżdżającym przez dworzec w Ripton. Ginsburg kiedyś kontrolował całe miasto, ale wycofał się w cień, gdy w Ripton pojawił się Wiktor Zujew. Jeśli chcesz się czegoś dowiedzieć o nowym szefie mafii z tego obszaru, nie zaszkodzi odnaleźć Zacharego Ginsburga. A kto wie, a kto może wiedzieć więcej o jego miejscu pobytu niż szef osobistej ochrony. Złodziej. Wygląda to, że Kazimir Szwec jest nie tylko siedmym strzelcem, lecz także sprytnym złodziejem. Odchodząc, opróżnił jedno z pudeł ze sprzętem. Teraz nasza wojna z Zujem i jego armią będzie jeszcze trudniejsza. Główna misja. Istotą walk partyzanckich jest subtelność i podstęp, a nie mordowanie na masową skalę. Nie szykujesz się do bezpośredniej konfrontacji z wrogiem, dlatego na tę misję możesz zabrać maksymalnie 6 policjantów. Aby dokonać wyboru, kliknij panel Główna misja i zapoznaj się ze wszystkimi dostępnymi informacjami. Dworzec. Pociąg przewożący do linii kolejowej nie zatrzymuje się na stacji w Ripton. Aby go zatrzymać, musisz dostać się do dyspozytorni i przełączyć sygnalizację świetlną na stacji na czerwono. To spowoduje włączenie automatycznych hamulców, kiedy pociąg minie czerwone światło. Mechanizm wymusi zatrzymanie pociągu. Stację patrolują cywilni strażnicy, zwyczajni ludzie, nie zbiry Zujewa. Spróbuj aresztować ich po cichu w drodze do dyspozytorni. Nie chcesz strzelać do niewinnych ludzi, którzy wykonują tylko swoje obowiązki. Ludzie Zujewa w pociągu, to co innego, z całą pewnością podniosą alarm, kiedy zatrzymasz nagle pociąg. Lepiej przygotuj się na strzelaninę. Cele? Dostań się do dyspozytorni i włącz automatyczne hamulce, zanim nadjedzie pociąg i aresztuj Dominika Idowę. Okej. Nie zapomnij też wyposażyć funkcjonariuszy przed operacją. Wyjesz policjanta i naciśnij klikniki. Dobra, półka. To też nie wiem. Ciebie? Kurwa, gdzie mam z tym pieprzoną myszką? Broń palna wymaga amunicji. Możesz zabrać ze sobą dodatkowe magazynki i naładować broń zawczasu, aby zaoszczędzić miejsce ekwipunku policjanta. Część broni można udoskonalić. Tłumik można zamontować na pistolecie, a celownik na karabinie. Dalej, zatrzymanie. Policja może skorzystać z aresztować przestępcę z pewnej odległości. Śledzia dalej wzrokiem. Policja staje się lepszy w przekonywaniu przestępców, aby podnieść ręce i się poddali. Okej, spoko. Muzyka jest taka zajebista. Rewolwer będzie. Karabinu, strzelby, pistoletu do rewolweru. Dobra, to zawsze da się jedno, ale dobra. Dobra, nie wiem, na pewno jedną taką amunicję przydałoby się mi. Duża apteczka, to się też przyda. Tylko jeden tak będzie. Granat to jest na broni. A rewolwer pójdzie? Tak nie bardzo, chyba na taki zwykły pistolet, nie na rewolwer. Tu się muszę obejść smakiem. Nóż. No, nie wiem, czy ja bym chciał, kurde, zabijać typa. Ale w razie W warto mieć. Dobra, i pałka to jest oczywiście mus. Wayne Koch, pomóż odzyskać automat do gry. Podczas większości misji możesz podjąć się także zadań dodatkowych. Te to prośby mieszkańców Ripton, niekiedy trywialne, innym razem trudne i niebezpieczne. To, czy się ich podejmiesz, zależy od ciebie, jednak za ich wykonanie nierzadko czeka cię hojna nagroda oraz wzrost reputacji. Oprócz tego każde zadanie dodatkowe zawiera kolejny punkt początkowy na mapie. Okej. Jeśli przyjmiesz takie zadanie i nie uda ci się go wykonać, odbije się to negatywnie na twojej reputacji. Pamiętaj, że możesz zabrać ze sobą tylko 6 funkcjonariuszy, niezależnie od liczby punktów początkowych. Okej. Aktywista. Ripton to
Gastrze kulturowe miasto w okolicy. Mamy wiele powodów do dumy, ale najpopularniejszą atrakcją jest darowy automat do gry Mark War na rynku. Ten rarytas zawsze przyciąga kolejkę dzieci i tłumy gapi. Jednak kiedy w mieście pojawili się ludzie Wiktora Zujewa, ukradli automat i zabrali go do magazynu po dworca. Podobno mają tam cały salon gier. Jeśli tam wybierasz, proszę odzyskaj automat i odstaw go na miejsce. Uszczęśliwisz wszystkie dzieci w mieście. Zabierz automat i zabierz go do punktu ewakuacji. Jak się uda, plus jeden like. Jak się nie uda, to minus dwa. I trzy paczki amunicji do rewolweru, 220 dolców i strzelba. Więc kurde, to naprawdę warto to odzyskać. Pół godziny już materiał trwa. Mam 16 tur. W zależności od celów twojej misji, do punktu ewakuacji powinni być dostarczeni odpowiednio przestępcy, ranni funkcjonariusze lub cenne przedmioty. Możesz zapisać grę 3 razy na misję. Większą liczbę zapisów można uzyskać po podjęciu się dodatkowych zadań. Liczba obok ikony dyskietki pokazuje, ile zapisów możesz jeszcze wykonać podczas tej misji. Wykorzystaj je mądrze. Zapisane gry w odpowiednim momencie to dobra taktyka. Twoi policjanci mogą działać w dowolnej kolejności, wykorzystując swoje pozostałe punkty akcji w każdej chwili, dopóki nie zakończysz swojej tury. Dobra, Allardyce, jesteś z tej strony. Dobra, on nie ma tego, nie? Ma granat. Rzuć magazynek po... O, ej, dobra rzecz. Dobra, Rogue. Wyjdź. Pałka. Nice. Twoi policjanci zdobywają punkty doświadczenia za większość udanych akcji. Aresztowanie przestępców, zadanie zakładników, oddanie celnego strzału, otwarcie wytrychem okien i wyważenie drzwi. Okien i drzwi, wyleczenie kolegów i nie tylko. Dobra, kurde, czy ja mu dałem pałkę? Chyba nie. Roger. Nie, niestety nie. Jest, udało się, dobra. Uff, ale było blisko. Znowu było 50 na 50, że się uda, nie? O, tam coś widzę ciekawego. Dobra, tutaj dalej nie podchodzę, bo gość się tylko obróci i mam przerąbane. Ale tu go możemy wysłać. Ją, przepraszam, to jest ona. Czy to jest głupie, że muszę sam tę turę zakończyć? Że ona się właśnie nie kończy sama. Policjanci są chronieni przed przestępcami nawet przy częściowej osłonie. Mogą jednak zostać zauważeni w czasie poruszania się od osłony do osłony. Lub gdy zostaną dostrzeżeni od nieodsłoniętej strony. Nieosłoniętej strony, przepraszam. Dobra, jak to wygląda z tym gościem? W taki sposób. Dobra, tu będzie ok. Tutaj kolejna rzecz, jakaś butelka. Kurde, ale jestem w durnym miejscu. Jakbym potrzebował trzech tur, no to, trzech ruchów, no to nie ma. Ten. Jak pójdę tu, to się wystawiam. Tu? Samo to, że ona tu stoi, to już jest ryzyko, bo jest, wystarczy tego, że ten się lekko obróci, jest zaraz tyk, zainteresowany, albo podejdzie, albo ten. Albo się zajmie czymś innym. Dobra, tutaj. Nie, nikogo nie dźgamy. Tych wszystkich musimy zostawić właśnie przy życiu, bo to są normalnie typy, które wykonują swoją akcję. Za aresztowanie przestępców zdobywasz punkty buntu. To specjalna waluta, którą możesz wydać w centrum dowodzenia. Niewydane punkty buntu są zachowane na później. Uda się sobie dostać na opcję, okej. Okay. Mam 69 punktów. Obserwacja. Sprawia, że funkcjonariusze, którzy nie zużyli wszystkich punktów akcji, przyjmą postawę obronną, podczas której przeciwnika będą oni przygotowani, by strzelić do pierwszego napotkanego przestępcy. Pewna ręka zwiększa celność wszystkich funkcjonariuszy podczas trwającej tury. Cień czyni wszystkich policjantów niewidocznymi i bezgłośnymi podczas trwającej tury. Niedostępne podczas alarmu. No kurwe!
Uuu, to jest dobre, to jest dobre. Dodatkowy ruch, to by się przydało. Czujność podświetla wszystkich nam podczas tego i szoki przerażenia. Wszyscy przestępcy w polu widzenia natychmiast trafiają za kratki. Nieustępne... What? Jakie OP! Okej. Okay. Dobra, tam może... Ta sama może podejść w sumie. Teraz ty, kolego, tego gościa zaresztuj. Got it. Też się ustaw. No i dobra, to tyle. Uff, okej, okay, na szczęście gościu idzie tam. Co jest mi bardzo, ale to bardzo na rękę. Aby wykonać niektóre akcje, na przykład rzucić granatę, przeładować lub zmienić broń, czy wymienić się przedmiotami z parterem, należy wcisnąć przycisk po wybraniu na policjanta. Wróć po wybraniu na policjanta. Dżem malinowy firmy Dżem Jarmusz. I'll take that. Aha, okej. Okay. Uj, to nie zużyło mi punktu akcji! Nice. To lubię. Dobra, czy ja tu chcę, kurde, podejść? To jest naprawdę bardzo dobre pytanie. Z tym ziomkiem nic nie zrobię, niestety. Tu... No, tutaj będę w sumie kryty. A, patrzcie, kurde. Ale to nie, stój w takim razie. Nie, jestem kryty, ale ten bym nie zauważył jak nic. Dobra, przejdź tutaj w takim razie. Tu mamy też gościa. A ty, Livet. Weź mi wturuj. Idź tam za nim właśnie. Dobra, YOLO. Ryzyk fizyk. Cyk. Okej, 100%. Pięknie. Teraz tutaj... Weź się ty ustaw. Okej, widzimy od razu typa. Znaczy typiarzy właściwie. Niech tu więcej. Dobra, tych okien nie otworzę, więc dojście z tej strony to jest bez sensu. Dobra. On zużyje akcję, żeby właśnie tu wejść, więc to jest coś, czego wolałbym trochę uniknąć. Uniknąć w sensie wolałbym, wiecie, mieć ich całych. Całe akcje wolałbym mieć. Wiecie chyba, o co mi chodzi, nie? Nie chcę zużyć w głupi sposób tej, nie? Jak to otworzę, no to wiadomo, może to być... Właśnie to będzie bezgłośne? Otwórz albo wyłam. No jak otworzę, no to będzie po cichu, no ale to mi zużyje punkt właśnie. A ten jak się obróci... Właśnie dobra. Na razie zostawiam nieruszone, zobaczymy czy coś to zmieni. Okej, ten się tam przesuwa. Będzie tu... Ile mam tur jeszcze, zanim przyjdzie pociąg? 14. Okej, tu miałem na szczęście nosa, żeby właśnie... Typa, cel misji zdanie sprawdzić przytrzymując shift. Okej. Okay. Spoko. Fajny taki właśnie auto ukrywający się interfejs. Mi się podoba. Ten jakby poszedł. Beznadziejnie. Okej, okay, ten się nie rusza ogólnie, więc... Może w sumie przejdę tutaj. Tutaj na pewno nie będę widoczny. Ale tutaj do tyłu myślę mogę. Fakt, że teraz nie zapisałem, zanim wykonałem tę decyzję, to jest... To może być mój błąd, ale... Trudno. Dobra, co tutaj mamy? Wino. Okej. Okay. Aresztujemy. Patrzcie, alert ma 3 akcje. Got it. Nice. Okej. You got it. Podejdź. Okej, to jest dziwne akurat. Will do. Na
Dobra, skoro nie mogę go tak załatwić, no to niech ona go złapie z pałki. A on go zaaresztuje w takim razie. To tak w miarę schowaniem, więc ten ich nie powinien widzieć. Mam nadzieję. Ale zobaczymy jeszcze, co takiego się wydarzy dalej. Okay, ten się idzie coraz bardziej tam. Ten się cofa. Okej, okay, ten sobie przyszedł tutaj. No, jak dla mnie spoko. Aby przyspieszyć gry, przytrzymaj V. Okej. Okay. Mnie to aż tak nie boli. Kółeczka. Okej. Okay. Dobra, teraz żeby tylko ten się nie obrócił, nie? Bo to byłoby teraz naprawdę przykre. Dobra, tutaj zużyję dwie tury niestety, żeby dojść. Więc dojdźmy tu w jedną i każę mu podnieść ręce. 100%! Pięknie. Row, dojdziesz w... Niestety właśnie w... Więcej niż jedną turę, więc... Tak go załatwimy. Dobra, jest na jedną turę wyłączony. Wejdźmy tu. A to jest ten automat cały, dobra, poczekaj, to nie zostanie. No to poczekajmy. Jakim cudem on ich nie zauważył, no powiedzcie mi to. Done and done. To jest ziomeczek. Understood. Ałeczką w mordę. Wchodzisz i schowasz. Tu jest jeden gość, cały czas o tym pamiętam. Teraz tutaj podchodzimy. Tego typa spływamy. A ta kapitulacja, kurde, jeszcze to muszę zobaczyć. Zresztą tam było 100%. Czy ona też ma te opcje? Nie, ale co to daje? Może sprawdzić aresztować przestępcę z pewnej odległości! A proszę! Też dobre, też dobre. Dobra. Otwórz drzwi. Nie otworzę wytrychem, no ale jesteśmy już tu sami, więc mogę na spokojnie wyłamać. Open sesame! Understood. Okej, okay. Rozumiem, będziemy mogli oszabrować tutaj parę rzeczy. Tu jest gościu, tu jest gościu. Ale, co najlepsze, totalnie nie interesują się moimi gliniarzami, co mi się bardzo podoba. Schowaj się tutaj. Usunturuj. No, a propos, właśnie ten gość jest został zauważony. A, zobaczmy. You're under arrest. Ładnie. Roger. Dobra, co mamy tutaj? Ludzik. This'll come in handy. Spoko. Negative. Pamiętam, że oni są tylko na poboczniach, ale ich zawsze mogę wysłać gdzieś dalej właśnie. Co z wydówce? Wędzony serek. Tutaj notka. No a wiem, jak ciężko jest wysiedzieć przy kasie biletowej na dworcu, ale teraz wszyscy musimy się wziąć w garść. Powinniśmy przewidzieć, że tak będzie, jak pani Spurlock umrze. Nikt nie chce siedzieć całą noc na zamarne grosze. Schowałem ci tam piersiówkę. Żaden facet nie powinien wykonać babskiej roboty na trzeźwo, nie? Na ekranie informacji może zapoznać się ze znalezionymi notatkami i szczegółami dotyczącymi misji. A, srebrna piersióweczka! Czyli warto się zainteresować tamtym miejscem. Ten powoli wraca, ale to jest akurat... O, tu jest ta piersióweczka, chyba nawet ją widać. Roger. Dobra, podchodzimy. Nie jest tylko widoczny, nic takiego.
button ten na pałkę albo tą. Dobra. Pałeczka oczywiście. Okej. Schowamy. Mam jeszcze 9 tur, żeby zatrzymać dyspozytorni pociąg. Right away. Naprawdę nie mam tutaj w ogóle żadnej wizji. Roger. Right away. Dobra, podejdź. Roger. Weź. Okej, okay, nice! No, ej, to jest zajebiste, że to mi nie zużywa w ogóle tych punktów. To jest super. Okay. Pamiętajcie, w Dysdepolis 2 zarówno podejście, jak i podniesienie takiego przedmiotu zużywało mi po prostu jeden punkt akcji. A bo on, bo on tych moich typów widzi. Dobra, moment. Bone. Co by było tu? O! Zapewnia dodatkowy ruch. Super. Roger. Podchodzimy. Siema. Okej. Okay. Pałą po mordach. Got it. Nie? I teraz ten tutaj... Hands where I can see them. Bardzo ładnie zaaresztuje. You're under arrest, asshole. No i pięknie, tak się kurde... Wykorzystuję dobrze zgromadzone punkty. Otwórz drzwi. No w sumie nawet nie musiałem tego robić, nie? To jest tylko taki skrót dla mnie. A jak już jesteśmy, no to... Mamy piersióweczkę. I mamy coś tutaj jeszcze. Ale tego teraz nie zbiorę. Dobra. Allardyce. Przejdź sobie tutaj. Tutaj też coś mamy. A ona przejdzie tutaj. No i obrót automat. No i pięknie. Zadanie wykonane. To mi się podoba. No i teraz możemy ich bardzo ładnie powoli przesuwać właśnie w tamtą stronę. Mam jeszcze 7 tur, żeby zatrzymać ten pociąg. No i na spokojnie myślę uda się też tam dojść. Dobra, najpierw bułka. Twarz z muzyki. Spoko, jak to wygląda z tej strony? Jest pusto? Jest pusto! Pięknie, to mi się podoba. Tutaj, co mamy z tej strony? Kasety wideo. To są oczywiście rzeczy, które są w miarę sporo, w miarę coś warte. Okej, okay, tu jest gościu. To nie, to stój. Przejdź się tutaj zatem. Oj, dwóch jest. Okej, okay, czy ty masz może granat ogłuszający? Magazynek, wymiana... No nie bardzo. Ja tam muszę iść oczywiście. Stań tutaj. Co jest tutaj? Olej wypowiedziany. Tutaj pamiętam, że był jeden gościu, więc powiem wam uważał, z tym, który tutaj podchodził. Może coś tu mamy w środku. I póki co jest spokój, no to powoli przesuwamy wszystkich w tamtą stronę oczywiście. Wiadomo, nie tykamy w ogóle tych cywilów, nie? Okay, ten się na szczęście dla mnie bardzo ładnie wycofał w tą stronę. Dobra. Livet. On dojdzie dotąd i tego typa ogłuszy. Kurde. Okej. Dokąd ten ma dojście? Tutaj na dwa ruchy. Done and done. Dobra, jak to wygląda? Move a jest! I teraz u tego to samo? Okej, okay, tu jest więcej, więc tym bardziej. Pięknie. Okej, okay, no i ta po prostu niech przejdzie. Okej, okay, udało się to fajnie rozegrać teraz. O, tu mamy gościa. Understood.
ja go widzę. Kurde, ej, bez sen? Zmarnowane. Kontynuuj, kontynuuj, ja go widzę. Okej, okay, tu. Łapy. O. Jest! Uff! Okej. Okay. Jezu, jakby to się teraz nie udało, nie? To bym sobie tak teraz pluł w ryj. To bym sobie tak pluł w ryj, że to się nie udało. Dobra, Livet, ty podejdź tutaj, aresztuj tego ziomka. Hands behind your head. Roger. Bom, ty podejdź tutaj i aresztuj tego ziomka. Get on the fucking ground. Nice. Bułka, już się przygotuj na kolejną turę. A? Czy ona dojdzie do tego typa? Nie. Ona nie... Nie, 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 nie. Jedna cholerna kratka za ten. Za wcześnie. Może jak mnie to irytuje, kurde, i w Disney Police 2 i tu mnie to wkurza. Że ja daję tu myszkę, ona nie, ona z tym musi ten kawałek dalej przejść niż ja bym chciał. Znaczy, dalej bądź wcześniej. Dobra, ty nikogo nie ma, to musimy z buta to otworzyć. Nie marnujmy wytrycha, nie ma sensu. Ale tak dwie te zużyjemy, trudno. Dobra, ona się już powoli przesuwa bliżej tego, bo rozumiem, że pociąg zatrzyma się z tej strony, więc... Żeby na spokojnie się w tamtą stronę przemieszczać. Brawo ja. Okej. Na szczęście mogę to bardzo ładnie mogę naprawić, to właśnie spierdoliłem. Przełączamy. No i cyk. Uruchamiamy automatyczne hamulce, teraz poczekajcie na pociąg i oglądajcie iskry. Dobra. Czyli aresztowani, ziomki aresztowani, hamulce przełączone. Teraz tylko musimy aresztować tego całego Dominika i Dowę. Tu... Aha, oni tak... Dobra, czyli ja miałem odliczanie do końca właśnie tego. Roger. Kiedy się pojawi ten cały pociąg. A nie do końca jakby misji. Okej, okay, czyli mój błąd, źle to zrozumiałem. No ale fajne jest też to, że praktycznie oszabrowałem to miejsce... Zaraz w sumie, poszabrujemy to miejsce ze wszystkiego, co się dało. O, majs, mała apteczka za darmo. Pięknie. No to się na pewno przyda. Łopie. Okej, okay, tu coś jeszcze jest, ewentualnie do zgarnięcia. Tak mi się wydaje przynajmniej. A reszta jest ogarnięta. Wykończymy turę. Dobra, ci są ukryci. Tego bym ewentualnie przesunął tutaj bliżej. Ale tak, tego to bym dał. Ją bym dał tutaj. A jego bym dał tutaj. Dobra, teraz. Ten niech się schowa między kartonami. Roger. A ta niech się przesunie tutaj. No i kończymy turę. Dobra, czy ja chcę iść dalej? No raczej nie. Dokończymy turę. Jedzie. Okej, okay, właśnie idioci zmarnowali amunicję. To co, i to co najmniej każdy po 5 wystrzałów z tego co widzę. Siedemnasta tura. I Dowa jedzie w pierwszym wagonie. Musimy się tam dostać, ale jego ludzie czekają już na nas w pociągu. No co ty nie powiesz, Sherlocku? Dobra, kurde... Który dostał granat ode mnie? Nie pamiętam nawet. Ta ma granat. Dobra. Muszę podejść tu. Granat. I pięknie, od razu na trójeczkę. Super.
Tu może być problem, więc tego tu się lepiej ustawię. Okej, okay, wagon jest czysty. Na ile to u nich wybiega? Tak samo jak w Disturbance 2 na Wieturę. No to Bon może to ustawić, bo ten gościu bardzo ładnie blokuje praktycznie całe przejście. Dobra, mogę iść tutaj jeszcze. Wręcz muszę pójść po tego typa tak naprawdę. O, proszę, tu jeszcze jest dwóch ziomków, ciekawe. Livet, przesuwa się tutaj. Aha, bo ten gościu ucieka. I dobra, wyskoczył z pociągu, próbuje się gdzieś zaszyć, dorwać go. Przestępcy oznaczone ikoną korony to szefowie, którzy wymagają specjalnego podejścia. Nie można ich pomuszyć z bliska, są zbyt doświadczeni i odeprą twój atak. Aby aresztować szefa, musisz trzymać go na muszce lub zneutralizować na odległość. Okej. Okay. No trzy akcje, kurde! Świetnie, dobra, to możemy ją jeszcze podratować tą apteczką. Nie, może jakbym gościa aresztował, to miałbym to już z głowy, nie? Ale dobra. Idziemy. I pięknie, zadanie wykonane, każdy dostał do hejtspa. Ukończ misję dworzec. Spoko. 11 na 13 znalezione kosztowności. Okej, okay, czyli pewnie to jedno, co tam widziałem na początku, ale jeszcze jakaś jedna rzecz gdzieś mi umknęła. Jestem w sumie ciekaw, co to było. Kontynuuj póki co. Okej, okay, ma level. Po zdobyciu dostatecznej liczby punktów doświadczenia zwiększa się poziom policjanta. Każdy nowy poziom zapewnia jeden punkt umiejętności oraz jeden dodatkowy talent. Możesz wybrać jeden z dwóch dostępnych talentów. Ich dostępność zależy od stylu gry danego funkcjonariusza. Jeśli w trakcie misji nie został dostrzeżony i nie użył siły w stosunku do przestępców, nowy bro otrzyma talenty związane ze skradaniem się. Z kolei, gdy twój policjant lubi sięgać po broń, będzie mógł wybrać talenty związane ze strzelaniem. Szacun na dzielni. No i jesteśmy neutralni, powiedzmy. Zależne kosztowności 5 stów. Gdzie najdroższe? Najdroższe było twarz muzyczna. Sprzedaj wszystko. I zobaczmy. Udało ci się nieźle wzbogacić na sprzedaży kosztowności. Nie podzielisz się częścią z biednymi mieszkańcami, którzy sprzedali cię w potrzebie. Daj mieszkańcom 25%, daj 50% albo zatrzymaj wszystko. Myślę, możemy dać 50% i podbić sobie trochę PR. Spoko. Tymczasowe więzienie. Odkąd Wiktor Zujew przejął miejscowe sądy i więzienia, wszyscy aresztowani przez ciebie przestępcy trafiają na farmę szalonego Steve'a. Ten staruszek chętnie zgodził się trzymać więźniów w swojej stodole za darmo. Obiecał dobrze się nimi zająć. Podobno jego ofiarka z kredytemowej to prawdziwy przysmak. Ciekawe. No i proszę, 220 dolców, strzelba i amunicja rewolweru za misję dodatkową. Kurde, godzinę 10 minut nagrania. Po zakończeniu misji wszystkie jej zapisy zostają usunięte. Idowa rozprów się jak tylko zamknęliśmy go w stodole. Powiedział, gdzie znajdziemy prawą rękę Wiktora Zujewa, Zacharego Ginsburga oraz jak liczna jest ochrona jego ogromnej posiadłości. Według jego słów czeka cię bardzo trudne zadanie. Musisz odpowiednio się przygotować i zgromadzić tyle sprzętu, ile będziesz w stanie. W tym mieście nie ma zbyt wielu możliwości dorobienia na boku, ale ludzie mówią, że właściciel studia fotograficznego oferuje niezłą kasę za odbicie jego interesu z rąk zbiorów Zujewa. Radzę się jednak spieszyć. Ci, którzy sprzeciwiają się Zujewowi, zazwyczaj żyją bardzo krótko. Okej, okay, czyli mamy dwie opcje. To jest wątek główny, a tu mamy pewnie wątek poboczny. Ale tym zajmiemy się dopiero w kolejnym odcinku. Ode mnie w tym materiale to już będzie tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym filmie, żeby nie pociągał odcinek materiału i tak dalej. W kolejnym filmie zagrajmy w Rebel Cops. Do usłyszenia i do zobaczenia. Cześć!